Satana, Narayan, Hari, Narayan. Cześć, tu Aga, witam ciebie w podcaście Akademia Kundalini Jogi z Agą. Dzisiejszy podcast poświęcam jodze kundalini. Ten temat przewija się bardzo często, ale nadal o to pytacie: Dlaczego akurat joga kundalini? Dlaczego ja praktykuję jogę kundalini? Dzisiejszy podcast poprowadzę w formie odpowiedzi na pytania, tak jakbym zaprosiła gościa, który siedzi sobie ze mną w studio, a ja pytam, a on odpowiada. Tylko tym gościem będę ja sama. Odpowiem na Wasze pytania i zacznę od tego, o czym mówiłam już wcześniej, opowiadałam w innym podcaście, czyli moja historia z jogą, jak to się stało, że może nie, nie będę mówiła o tym, jak się stało, jak rozpoczęłam praktykę jogi, ale właśnie jak to się stało, że rozpoczęłam praktykę jogi kundalini. Kiedy już kilkanaście lat praktykowałam jogę, a wtedy była to Asztanga Yoga, to poczułam taki moment, kiedy brakowało mi czegoś w praktyce jogi asztangi. Po pierwsze, było dla mnie, była dla mnie trochę trudna. Czułam się jakby. Jakbym zmuszała się do tego często. Wtedy też y, wychowywałam małe dziecko, musiałam biec z pracy, z, z zajęć, tak naprawdę, prowadziłam też jogę, ale zajęć właśnie jogi mm, na moją własną praktykę i później odbierać mojego syna z przedszkola i cały dzień z nim, rano, poranna praktyka, nigdy mi nie wychodziła i tak dalej, i tak dalej. Więc czułam często, że na tej praktyce jogi aż byłam, tak jakbym była w wojsku, że muszę to zaliczyć, muszę to zrobić. I pamiętam, że pewnego dnia, pewnego razu po praktyce zapytałam mojej instruktorki ukochanej Suzana Finoki, którą pozdrawiam. Zapytałam jej no i co dalej? To ta praktyka tak sobie robi, ale ja bym chciała coś więcej. Jak nie czuję w środku. Ja po prostu nie czułam co się ze mną dzieje? Nie miałam tego, nie mogłam się ze sobą połączyć. I nie mówię to, dlatego, że tak się dzieje, kiedy praktykujemy asztanga jogę. Po prostu ja tak miałam i widocznie był to dla mnie taki moment, kiedy potrzebowałam znaleźć czegoś innego. I wtedy właśnie wpadłam na jogę kundalini, ale nie wpadłam na zajęcia, tylko po prostu na jakiś tekst. Gdzieś na internecie przeczytałam o Jodze kundalini. I jeszcze nawet nie, nie, nie przejrzałam dokładnie, czym jest, tylko po prostu spojrzałam na to, przeczytałam krótki fragment i poczułam, że to jest moja praktyka. Pamiętam to jak dziś, jak to słownie czułam w moim sercu. Nie wiem, co mnie wtedy tak to zainspirowało, yy, dlaczego, ale wiedziałam, że to na pewno muszę spróbować. Niestety w tym czasie w Kopenhadze, a wtedy mieszkałam już w Danii, w Kopenhadze, nie było jeszcze Jogi Kundalini, albo ja po prostu nie wiedziałam o tym. I trudno mi było, jakby spróbować. Wtedy też nie funkcjonował aż tak dobrze internet, czyli kanał YouTube, żeby sobie spróbować praktykować z kimś innym. I no nie, nie, byłam, nie było to dla mnie możliwe. Dlatego też wstrzymałam się, dlatego że mój syn był za mały, abym go zostawiła, i sobie wyjechała gdzieś na wyjazd jakiś jogowy, więc poczekałam następne kilka lat. I zdarzyła się taka troszkę straszna sytuacja w moim życiu, kiedy potrzebowałam pomocy, i tak naprawdę moja joga, którą praktykowałam, pomagała, ale nie do końca. I wtedy ktoś podpowiedział mi o Jodze Kundalini. Powiedział mi: Może spróbujesz tą jogę Kundalini, może ci pomoże. I od razu przypomniało mi się to, że, że tak kiedyś byłam nią zafascynowana. Jakby to powiedzieć, taka byłam zakochana w tej Jodze Kundalini, ale tak tylko platonicznie, bo nawet jej nie poznałam wtedy. W każdym razie spróbowałam i wtedy już to spróbowałam właśnie na kanale YouTube i słuchajcie, pierwsza praktyka była to miłość od pierwszego wejrzenia, ja poczułam to w ciele, w sobie, jak na mnie to działa, ja poczułam się jakbym była w różowych okularach, jakbym była no, po prostu w niebo wzięta. Więc tak się zaczęła moja praktyka jogi kundalini i tak naprawdę już się nigdy nie skończyła, bo od tego czasu praktykuję ją codziennie. Czego brakowało mi w asztandze? Możecie się może pytać, dziwicie się. Właśnie brakowało mi, bo czułam, że to jest praktyka fizyczna, ale nie miałam kontaktu ze sobą. I to było dla mnie dziwne. I teraz zastanawiam się, czy to dlatego, że ja coś źle robiłam, bo podejrzewam, że inne osoby, które praktykują jogę asztangę, a wiem o tym, na przykład moja jogowa przyjaciółka Monika Balicka, która jest nauczycielką jogi asztangi, mówi o tym często, że ona czuje ten kontakt, ale ja wtedy tego nie czułam. I tego mi brakowało. Brakowało mi duchowości. Ja jako dziecko mm, byłam bardzo uduchowiona. Nie wiem jak to się stało, ale ja często modliłam się do Boga, zwracałam się do Boga. Mimo, że nawet moja rodzina w ogóle na takie coś nie zwracała uwagi, i wręcz odwrotnie. Ja to natomiast czułam, że mam takie powiązanie z wyższą, wyższością, jak ja to nazywam, z wszechświatem. I właśnie jak zaczęłam praktykować jogę asztangę, to Brakowało mi tego, chciałam też tego w tej praktyce. No i właśnie to znalazłam w Jodze Kundalini od pierwszego momentu, kiedy tylko zamknęłam oczy, zaśpiewałam mantrą Gnamo Guru Dev i poczułam to w sercu, że coś się dzieje, że tam coś jest, ja jestem ze sobą w tym momencie. I to mnie właśnie głównie zainspirowało do praktyki Jogi Kundalini, to spotkanie z samą sobą. Także moja pierwsza praktyka była to praktyka likwidująca stres, też wzmacniająca nerki i nadnercza. Jest to dość powszechna praktyka, którą też możecie spróbować ze mną na kanale YouTube i na pewno często w innych różnych moich spotkaniach online, dlatego że to była właśnie moja pierwsza praktyka, którą tak pokochałam, i która naprawdę pomogła mi wtedy emocjonalnie, fizycznie, ale bardzo emocjonalnie. Ja w tym czasie ja miałam straszny stres, nawet nie stres, taki. Traumę, i moje ciało drżało, a ta praktyka pomogła mi. I pierwsze lata praktyki, czy pierwszy rok właśnie od tego momentu, to było taki właśnie pierwszy rok zakochania się, więc wszystko mi się podobało. Czytałam dużo o Jodze Kundalini, ale praktykowałam ją codziennie. Codziennie nowe mantry. Miałam, od początku praktykowałam 40 dni, czyli 40 dni ta pierwsza kryja, później była następna, później medytacje i tak powolutku wciągałam się w ten temat. Po roku wyjechałam na festiwal jogowy do Francji, gdzie spotykamy się wszyscy, wszystkie osoby, które pasjonują się jogą kundalini. Był to dla mnie dość specyficzny moment, dlatego że Byłam trochę zszokowana, bo mimo, że znałam Jogę Kundalini już od roku z własnej praktyki, ale nagle w jednym miejscu spotkałam tyle osób w truba, na jakichś dziwnych ubraniach. I można powiedzieć szczerze, że troszkę się przestraszyłam. Trochę dla mnie to było takie dziwne, ale jakoś później przyzwyczaiłam się i zrozumiałam też, dlaczego tak jest. A o tym opowiadam też w innych podcastach. Także od razu już teraz odwołuję Was do podcastu o Festiwalu jogi i o różnych innych rzeczach, których, w innych podcastach, których o, tym, o tym opowiadam opowiadam. Więc moja praktyka była coraz mocniejsza, coraz mocniejsza, chociaż była też bardzo trudna. Pierwszy rok praktyki jogi Kundalini był dla mnie ciężki. Tu motyle fruwały, ale było dużo płaczu, dużo złości. Oto często pytacie mi się, czy to jest normalne, że po praktyce jogi Kundalini ja płaczę, albo jestem zła, albo nie wiem, coś się dzieje, albo na przykład boli mnie ucho albo noga. I muszę Wam powiedzieć, że tak, to jest normalne, ale to jest związane z tym, że my się oczyszczamy. Że właśnie yoga Kundalini jest to tak niesamowita praktyka, która hmm, działa na nas w bardzo szybkim czasie. Moim zdaniem bezpiecznie, chociaż hmm, o tym też mówię na innych podcastach, yoga Kundalini jest bezpieczna, ale do tego trzeba też podejść bardzo hmm, twardo na ziemi stojąc, można by tak powiedzieć. I. I właśnie te wszystkie emocje były we mnie niesamowite. Ja po prostu pamiętam, jak to było jakby wielka, jedna wielka burza, ale nie zniechęcało mnie to, bo ja czułam, że po każdym takim impulsie, kiedy te emocje burzyły się, to ja byłam lżejsza. I cały czas coś mi się wyjaśniało, otwierało. I, i leczyłam się, leczyłam swoje serce, leczyłam swoje mm, kompleksy, jakieś blokady. Hmm, i tak dalej, także to była niesamowita podróż i nie mogę powiedzieć, że ona się skończyła dlatego, że to był taki głównie pierwszy rok, to był taki najmocniejszy jeżeli chodzi właśnie o to oczyszczanie no i każde następny już było troszeczkę lepiej, łatwiej mi praktykować i już znałam tę metodę i jakby, no oczywiście na pewno już byłam też mm, troszkę oczyszczona z tych blokad, z tego wszystkiego, więc było mi dużo łatwiej, chociaż powiem Wam jeszcze szczerze, że nadal to się dzieje i nadal oczyszczam, więc to wam będzie trwało przez całe moje życie, mm, ale jakby inaczej na to teraz patrzę, tak? Czyli inaczej teraz widzę, czuję, że, że to jest mi potrzebne i za każdym razem, kiedy mam jakieś takie emocje, które wychodzą, to od razu potrafię je złapać i czuję, wiem, wiem dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Pytacie mi się, dlaczego kocham jogę kundalini. No, joga kundalini jest taką, jak to nazywam, filiżanką kawy moją poranną, moim czymś, czego nie, nie wyobrażam sobie dnia. I mogłabym tutaj na, tak naprawdę specy, sprecyzować, że to nawet nie joga kundalini, tylko w ogóle praktyka jogi. Także Mimo, że tutaj opowiadam o Jodze Kundalini i tutaj w na, na naszym społeczeństwie teraz mamy wiele rodzajów form jogi i tutaj jest jedna z nich właśnie Jogą Kundalini, ale tak naprawdę moim zdaniem to jest, by to powiedzieć, to jest yoga tak? Czyli nieważne, czy praktujesz aż tangę, czy to jest, nie wiem, yin yoga, czy jaką ty masz swoją metodę, najważniejsza jest twoja codzienna praktyka. I to stało się moim rytuałem, czymś, czego nie opuszczam, naprawdę. Nawet jeżeli jestem chora i źle się czuję, to chociaż te trzy minuty przysłowiowe mojej porannej medytacji, jest to, no, no musi to się zdarzyć. I za co kocham jogę kundalini, za to, że jest to praktyka, w której spotykam siebie. O tym powiedziałam wcześniej. I właśnie, mm, kiedy zamykasz oczy, kiedy nagle jesteś ze swoimi emocjami, kiedy możesz przy medytacji poczuć, Czasami jest trudno, czasami nie możesz wysiedzieć, czasami jest ci smutno, jesteś zła. I właśnie to jest piękne, że poznajesz siebie. Ja kocham Jogę Kundalini za to, że ona pomaga mi poznać mnie samą. Pomaga mi zaakceptować mnie taką, jaką jestem. Chociaż nie jest to łatwe i nie jest to szybkie. To, to dopiero niedawno tak się stało, że zaczęłam siebie akceptować. Joga Kundalini pomaga mi zrozumieć inne osoby, przebaczyć. Praca z czakrami, bo tutaj jest coś niesamowitego, właśnie, że Joga Kundalini skupia się bardzo na pracy z czakrami, a to jest całe nasze życie, czyli pracując z wszystkimi czakrami, naprawdę możemy sobie zrównoważyć wiele aspektów w naszym życiu, chorób, możemy sobie wyleczyć się z różnych chorób fizycznych i takich emocjonalnych rzeczy. Więc y, za to kocham Jogę Kundalini. Dla mnie Joga Kundalini to jest takie spotkanie. Ja nawet też mówiłam o tym kiedyś na innym, w innym podcaście, o wierze, o tym, więc dla mnie Bóg mieszka we mnie. Ja czuję tą miłość, bo ja, Bóg dla mnie to jest miłość. Miłość taka bezwarunkowa, wyższa, która nie wiem jak to nazwać. Ja czuję właśnie, że jest we mnie i to poznałam dzięki Jodze Kundalini. Ja to czuję, więc ym, znowuż tutaj nie chcę wam mówić, że tylko dzięki Jodze Kundalini coś takiego poczujecie, ale ja za to kocham Jodę Kundalini, bo właśnie dzięki tej. Praktyce odkryłam to, celebruję to i myślę, mam nadzieję, że nigdy się tego nie pozbędę. Pytacie mi się też, czy tylko praktykuję jogę Kundalini teraz? Nie, nie praktykuję tylko jogi Kundalini, bo tak jak mówiłam wcześniej, ja wychodzę ze szkoły Ashtangi, Yin Yoga, bardzo lubię zajęcia Pilates, chociaż to nie jest jakby yoga, tak? Ale ogólnie praca z ciałem zawsze nie była mi bliska. I do tej pory pracuję, praktykuję codziennie coś, więc joga kundalini jest taką moim codziennym rytuałem, chociaż medytacja, moje mantry, ale też jak mam ochotę i to zdarza się kilka razy w tygodniu, jest kwiniasa, a sztangę powiem szczerze, że jakby taką w oryginalnym formie już nie praktykuję, dlatego że dla mnie ona była za męska, tak ja tak odczułam, że jakbym po prostu biła siebie, ale to pewnie związane jest z tym, jak ja do tej Asztangi podchodziłam. Także ja sobie ją modyfikuję. Chyba, że jestem na wyjeździe jogowym z Moniką Balicką, z moją, tak jak wspomniałam wcześniej, koleżanką joginką, która jest nauczycielką Asztangi. Prowadzimy wyjazdy często razem, więc wtedy chodzę do niej na zajęcia i, i czuję, że mm, brakowało mi tego. Ale na co dzień sobie ją modyfikuję. Praktykuję też yin jogę, która jest moim zdaniem odwrotnością do Asztangi. Jest taka z bardzo, nie wiem, miękka, ale nie jest, nie, nie jest łatwa, ale bardzo lubię też yin jogę. Praktykuję też, czy ćwiczę, właśnie zajęcia pilates czy reformer. O tym może kiedyś Wam więcej opowiem, ale to jest coś takiego, co lubię, praca z moim ciałem. Także nie tylko yoga kundalini, ale yoga kundalini jest zawsze na pierwszym planie, pierwsza rzecz, którą, której pomyślę, której nie, nie, nie zapomnę o niej. Co z nauczycielem? To też często pytacie mnie o to, czy ja mam nauczyciela, jako ja jestem nauczycielką, czy nadal potrzebuję nauczyciela. Moim zdaniem każdy potrzebuje nauczyciela, dlatego że nauczyciel, no tak jak nauczyciel, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania, to zawsze możesz zgłosić się do swojego nauczyciela, zapytać i on Ci w tym pomoże. Ale tutaj bardzo Was proszę, żebyście podchodzili do Waszych nauczycieli. Z takim z dystansem, ale w jakim sensie, bo bardzo łatwo jest nam wpaść tak, jakby w śliwka w kąpat. Nam się wydaje, że ten nauczyciel to już jest niesamowity, że już po prostu jest najlepszą osobą na świecie albo nie wiem co, i wiele osób niestety rozczarowuje się, bo później okazuje się, że ci nauczyciele nie są tacy idealni. Pamiętajcie, że nauczyciele są, tak jak my, osobami ludzkimi z własnymi problemami i często wydawać by się mogło, bo nam głoszą tutaj takie rzeczy, nam, nam pomagają i nam się wydaje, że są idealni, ale naprawdę nie są idealni. Ja też nie jestem idealna, skoro bym tak powiedziała, no to skoro jestem nauczycielką jogi kundalini i wiele z was ze mną praktykuje, powinnam być idealna, a ja idealna nie jestem. Więc nikt z nauczycieli nie jest idealny.

niedawno teraz na bieżąco jest ta historia z naszym nauczycielem, można by powiedzieć naszym, bo to jest osoba, która przywiozła jogę kundalini z wschodu z jogi Badjanem. Myślę, że zrobię na ten temat osobny podcast, jeżeli macie ochotę. Ale też jest dużo takich teraz rzeczy, które wychodzą niedobrych o jogi Badjanie i wiele osób, które właśnie były tak bardzo związane z jogi Badjanem jako uważało jego za jego i za ich nauczyciela, chociaż on już teraz nie żyje, ale nadal takiego duchowego nauczyciela są bardzo Rozczarowani, i moim zdaniem, właśnie polega to, wynika to z tego, że te osoby były po prostu stuprocentowo polegały na tym nauczycielu. I oczywiście tak powinno być, ale tak nie jest. Nie polegajmy stuprocentowo, bądźmy zawsze twardo na ziemi, przefiltrujmy wszystko to, co mówi nas, nasz nauczyciel. Przefiltrujcie też wszystko to, co mówię ja i inni nauczyciele, dlatego że yy, nauczyciel jest do, dla nas do tego, aby nas inspirować, aby nam. Wyprowadzić nas z ciemności w jasność, o tym mówiłam też kiedyś, guru. Guru to jest właśnie wyprowadza nas z ciemności w jasność, ale najważniejszy nauczyciel jest w tobie, twój wewnętrzny głos, twoja intuicja. Więc y, zwróć na to uwagę i posłuchaj przede wszystkim siebie, co ci mówi, co ci podpowiada. Czasem potrzebujemy nauczyciela, aby na głos nam powiedział coś, ale okazuje się później, że w środku mamy inną odpowiedź i to jest ta właściwa odpowiedź. Także um, sugeruję tobie, aby znalazła, czy znalazł swojego nauczyciela, ale też słuchaj swojego wewnętrznego nauczyciela. To jest twój najlepszy nauczyciel. Kto jest moim guru? Pytacie. Moim guru um, nie mam jako osoby fizycznej, i właśnie tutaj teraz. Powiem jeszcze raz, powtórzę się: mój guru to jest miłość w środku we mnie, czyli to połączenie ze mną. Oczywiście mogłabym powiedzieć, jest wiele nauczycieli. Mam nauczyciela, który, za którym, którego uczę się w Portugalii, Szyw Charan. Są też inni nauczyciele. Moja ukochana nauczycielka z Izraela, Simret. Wiele, wiele innych. Moim nauczycielem jest też mój partner, Krystian, który nie rozumie akurat języka polskiego, nie, nie, nigdy tego nie usłyszę, ale tak naprawdę jest moim nauczycielem i chociaż on nigdy nie praktykował jogi, yy, ani jogi kundalini, jest niesamowity, bo tak jak jego słucham czasami, to aż nie mogę się nadziwić, że on te wszystkie rzeczy, że jest tak zbalansowany, zrównoważony... I, i wcale nie praktykuję jogi. Więc tak, mogłabym powiedzieć, że też jest moim nauczycielem guru w jednym w jakimś tam aspekcie. Na pewno moi, no, moimi nauczycielami są moi rodzice, um, o których dużo się nauczyłam. Moim nauczycielem jest też moje dziecko, moje przyjaciele, więc tak naprawdę wszyscy dla siebie jesteśmy nauczycielami, tylko musimy otworzyć oczy i otworzyć nasze, nasze serca i posłuchać Nie zawsze wszystkiego, bo nie zawsze z wszystkim się zgodzimy, bo nauczyciel też nie jest od tego, żeby wiedział wszystko na 100%, tylko właśnie, aby się zainspirować, a tak naprawdę, bo echo głosu nauczyciela, tak można by powiedzieć, to jest takie, o, o, to Ci jakby pokaże Twój wewnętrzny głos, czyli właśnie mi się wydaje, po to jest nasz nauczyciel. I jakie mam dla Was porady? Więc tak, pytacie mi się często, hmm, co bym Wam poradziła, jeżeli dopiero rozpoczynasz jogę kundalini. Jeżeli rozpoczynasz ją, to przede wszystkim otwórz się na to, i otwarte serce, nie bój się. Hmm, z takich praktycznych rzeczy, przyziemskich jest, no to warto to znaleźć jakąś grupę, z którą praktykujesz, nauczyciela. Na początku tutaj zapraszam Ciebie do mojej grupy Yoga z Agą na Facebooku, przespisane przez Y. Zapraszam Ciebie do Satnam Klubu, gdzie praktykujemy jogę Kundalini rasy w tygodniu na żywo, online, ale na żywo. Jest to grupa, która już istnieje od roku, a w tym momencie mamy 10 marzec 2020. I tak, to, to są z takich praktycznych rzeczy. A tak naprawdę też właśnie bądź otwarty, bądź otwarta. Na to zamiast czytać tyle o Jodze Kundalini, ją bardziej skup się na praktyce, bo naprawdę jogę Kundalini, poznasz naprawdę na swojej skórze, na tym, jak się odczujesz. Czyli możemy czytać o tym te teorii w ogóle, ale tak jak mówił Patabi Joyce, nauczyciel jogi Asztangi, 99% jest to praktyka, a 1% jest tylko teoria. Bo tylko wtedy naprawdę zrozumiemy. Co zrobić, gdy już rozpoczęliśmy praktykę jogi kundalini i chcemy ją kontynuować? No to już zaczęłaś i już wiesz, co się dzieje. Wtedy m, znajdź sobie praktykę taką, którą będziesz wykonywać przez następne 40 dni. To jest moja sugestia, moja rada, bo wtedy będzie Ci łatwiej zaobserwować, co się dzieje z Tobą. Czyli nie zmieniaj praktyki codziennie, ale zrób sobie tą samą praktykę przez minimum 40 dni i obserwuj, co się dzieje. Właśnie mając swojego nauczyciela czy grupę, możesz z nimi to hmm, skonsultować, powiedzieć o swoich rzeczach, i moim zdaniem jest to bardzo duży plus, taki proces, który obserwujesz. I tutaj sugeruję też pisanie dziennika swojej praktyki dla samej siebie czy dla samego siebie. Co zrobić, gdy zaczniemy wątpić? Tak, będą też takie momenty, kiedy mm, po tej euforii początkującej, bo na początku nam się wydaje, że wow, super, a potem nagle przychodzi taki moment, kiedy... Nie chce nam się, kiedy na przykład, tak jak teraz są problemy z jogi Badjanem, tyle osób odchodzi od jogi kundalini, wystarczy jakaś taka jedna rzecz, chociaż tak naprawdę powiem wam jeszcze jedno, ale o tym ona zrobi inny podcast, tak jak obiecałam. Yogi Badzian to nie jest joga kundalini, znaczy się nie. Oczywiście dzięki jogi my znamy tą jogę kundalini, ale jeżeli praktykujesz jogę kundalini, no to praktykujesz jogę kundalini, a nie praktykujesz jogi. Badziana, więc naprawdę nie powinniśmy się zniechęcać, bo każdy, kto spróbował jego kundalini, wie o tym, że ona jest niesamowita. I no, przykro byłoby mi i wszystkim innym pewnie osobom, gdybyśmy tylko, dlatego, że ktoś postąpił źle i no, oczywiście nie zgadzam się z tym, co zrobił, ale ym, no to nie jakby nie, nie zabiera mi możliwości praktyki mojej jogi kundalini, bo ja kundalini była już wcześniej, przed jogi bhajanem. Jogi bhajan też nauczał nas i mimo wszystkich tych swoich rzeczy, które zrobił źle, yy, no, miał też tą predyspozycję jako naprawdę dobrego nauczyciela, więc jest nam tego dobrze przekazał. Ale o tym, tak jak obiecałam wcześniej, będzie osobny yy, podcast. Więc kiedy wątpisz, to znowuż zgłoś się do swojej grupy, zgłoś się do swojego nauczyciela, skonsultuj z nimi i nie przerywaj. Czyli są takie dni, kiedy nie będzie Ci się chciało, kiedy poczujesz, że nie, to wtedy nie przerywaj. Tylko praktykuj nadal. Chociaż gdyby ta praktyka miała być króciutka, gdybyś miała tylko usiąść, czy miał na macie przez trzy minuty i nawet tylko zaśpiewać mantrę rudew na mo, ale nie zniechęca. I to jest moja najważniejsza rada. W momencie, kiedy czujesz, że chcesz przerwać, to nie przerywaj, tylko powiedz sobie: Zrobię to w momencie następnego dnia, lub wtedy, kiedy poczujesz, że jest fajnie. Czyli nie przerywajmy, kiedy się źle czujemy. Taka jest moja rada z wszystkimi rzeczami, które, które sobie coś tam postanowimy, żeby właśnie w tych momentach tego nie zakończać. I mój podcast teraz zakończę jeszcze raz tym, nie wiem, jak wam to przekazać, ale yoga Kundalini czy yoga, praktyka jogi, jeżeli stanie się Twoim rytuałem, to zmieni Twoje życie na pozytywne. I to nie oznacza, że będziesz to życie mieć tylko piękno, różowe i będziesz cały czas szczęśliwa i piękna i żyła, nie wiem, jak w bajce. Nie, będą też trudne dni, ale będzie ci wtedy dużo łatwiej te dni yy, przejść, zrozumieć, przebaczyć. Zaakceptować. I dlatego też mi się, mi się wydaje, że takie, takie narzędzie, którym jest yoga, yoga Kundalini, bardzo życzę sobie tego i życzę Wam wszystkim, abyśmy każdy miał możliwość spróbowania i tak naprawdę poczucia, i nie tylko tej praktyki fizycznej, ale właśnie tej w środku, poczucia spotkania się ze sobą, bo to nam daje yoga, bo yoga to jest połączenie, połączenie naszego ciała, oddechu, naszego serca, czyli wszystko w jedność, spotykamy się ze sobą. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie mi znać, czy chcecie podcast o jogi Badzanie i o moich przemyśleniach o jogi Badzanie. Wtedy Wam go nagram. Dziękuję. Do zobaczenia na następnym, czy do usłyszenia na następnym podcaście Akademia Kundalini Jogi z Agą Satna.